Monika jest teatralną mamą, mogę powiedzieć, kimś bardzo ważnym, kimś, dzięki komu moja droga z teatrem się zaczęła tak naprawdę. Pani jest wspaniała. Na początku, jak mieliśmy na początku warsztaty z panią, to było takie chwilowe, a później okazało się, że coraz właśnie więcej chętnych było i pani zaraziła nas teatrem, pozytywnie oczywiście, i pokochaliśmy teatr i tak powstała grupa i wszystko zawdzięczamy pani. Wychowywała nas nie tylko na deskach teatrów, na scenach, ale była zawsze, gdy potrzebowaliśmy czegoś od niej, więc ona zawsze była ktoś, do kogo można się odezwać i porozmawiać o wszystkim. Bardzo się podobał, prawda Maciek? Pokaż, jak się bije, brawo. Bardzo świetna sprawa. Cudowne. Na końcu pojawiła się łezka, niestety wzruszenia, przede wszystkim niesamowite przygotowania, wiele pracy, poświęcenia, naprawdę cudownie, cudownie, cudownie. Wielki podziw dla tych ludzi i faktycznie, tak jak to pani Monika nazwała, jest to wielkie przebudzenie tych wspaniałych, młodych ludzi. Bardzo lubię teatr. Dużo wyjeżdżamy. Gramy dla ludzi, pokazujemy się. Jestem nową aktorką, gram od roku. Gram w spektaklu Szatnia. W Szatni gram artystkę, aktorkę, która gra o wszystko, zakłada maski i stroje i czeka na oklaski. Interesuję się tym teatrem, jestem szatniarzem, takim gram jestem... jak się nazywa to? Jak jestem, prawdziwym aktorem, prawdziwym. Ania, nie otworzyłaś właśnie. Ty z lewego środkowego? I hasło Bartka niezmiennie odkąd się poznaliśmy. Jak to Jurek mówił w Killerze, do siary trzeba być twardym niemieckim. Patryk, ja wiem, że ty masz problem z rozczytaniem, bo to jest taki tekst, który też często powtarzasz. Nie wiem, czy ktoś ci już podpowiedział? Może całą publiczność podpowie. 3, 4. tej chwili jest to teatr amatorski, ale pani Monika jest taką osobą, która tak pozytywnie zaraża teatrem, pasją do teatru, że myślę, że wielu z nas gdzieś tam marzy po trochu o tym, żeby jednak ciągnąć tą karierę aktorską, żeby mieć jakiś związek z teatrem, niekoniecznie na scenie. Dzięki pani Monice teraz teatr jest częścią nas i wiemy, że już do końca życia z nas nie wyjdzie. Że teatr to jakby nie jest chwila, którą się przeżywa, tylko jak już się zacznie, to już jest z nami do końca. Ktoś może mniej w tym być, a ktoś więcej. Kiedyś zobaczyłem spektakl ZMSU, to była premiera Babylon Exit. No i poszedłem na ten spektakl, pomyślałem, może dołączę, czemu nie? No, miałem znajomych, którzy okazało się, że też należeli do tej grupy. Połączyło się to również z inną grupą, Fire Show, do której należałem. Mieliśmy dużo wspólnych znajomych i działając wspólnie udało nam się wypracować jeden spektakl. Później była okazja grania w poprzednich, kiedy one były reaktywowane, podobnie jak podczas tego dzisiejszego wydarzenia. No i tak to się działo. Panie Jerzy, a pan wie, po co w teatrze się je? Ależ oczywiście, że nie po to, żeby się najeść. Jak taki aktor konsumuje coś na scenie, to widz myśli, że to jest taki symbol, że ta konsumpcja ma jakiś większy, ukryty cel, prawda, przez władzę. I że ten chrupek, ta la pomarańcza i el galareto są swego rodzaju skomplikowaną wizją reżyserską, dzięki której widz razem z aktorem ma przeżywać niepowtarzalną przygodę kulinarną i czuć, jak każdy najmniejszy kawałek truskawkowej galaretki pieść wszystkie kubki smakowe. A gówno, prawda? Teatr to nie jest coś, co trzeba zapracować, tylko to jest coś, co wychodzi z człowieka, więc tak naprawdę to, co jest w naszej duszy i chcemy po prostu robić, to możemy robić, więc w każdym mieście, na każdym miejscu na świecie tak naprawdę teatrem możemy żyć na 100%. Od paru lat tak naprawdę działamy w tym kierunku i, że tak powiem, raz więcej, raz mniej tak naprawdę, więc to różnie, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, to działamy właśnie teatralnie tutaj i też w Lubawie troszeczkę graliśmy, ale w większości tak naprawdę tutaj, w Ostrodzie. Znaczy, no ja jak na razie teraz nie będę mógł się jakby zaangażować, no bo ze względu na życiowe tam ścieżki, ale zawsze będę wspierać, jeżeli to jest możliwe, tylko brać jakby udział w tym i jakoś dopomóc sobą, czy w jakiś inny sposób. wrażenia z dzisiejszego wieczoru? Właśnie doprowadzamy się do porządku. Tak, ciągle w nas buzuje multum wrażeń i wzruszenia, i śmiech. Tyle ludzi, ile tutaj się przewinęło przez tą salę, których no, ja osobiście nie widziałem przez wiele, wiele lat. No, to jest coś niesamowitego, że no, nie wiem, jakoś ta wieść o tym, o tej imprezie, o tym wydarzeniu się rozniosła i że no, nie spodziewaliśmy się po prostu, że będzie to aż na taką skalę. Warto było ten trud, nieprzespane noce, planowanie, logistyka, chwilami już po prostu gdzieś nawet zdołowanie tym nadmiarem obowiązków, no bo naprawdę przygotować taką imprezę w momencie, kiedy jeszcze mamy mnóstwo wyjazdów i gramy spektakle, to było naprawdę karkołomne. Ale te momenty dzisiaj, tutaj, te twarze, to, co się działo na scenie, to wszystko po prostu wynagrodziło. Ja w tej chwili już nie jestem zmęczona, jestem odświeżona. Ja czuję w tej chwili potrzebę jeszcze raz z nimi wszystkimi porozmawiania, spotkania. Już się nie możemy doczekać, żeby tam spotkać się na dole. Wiemy, że tam już DJ muzykę grzeje. Tak, ciepła zupa jest, więc idziemy jeść, idziemy tańczyć, ale oczywiście najpierw pięknie tutaj posprzątamy.